W dzisiejszym wykładzie porozmawiamy o filmie Zgoda, który jest historią trójkąta miłosnego w powojennym obozie dla Niemców i wrogów władzy ludowej. W szczególności skupimy się na scenariuszu do tego filmu i konkursie scenariuszowym Scripps Pro. Zgoda otrzymała nagrodę w tym właśnie konkursie w 2012 roku, co na pewno przyczyniło się do powstania tego filmu. Jeżeli jesteś początkującym scenarzystą, to mam też nadzieję, że dzisiejszym wykładem zachęcę Cię do spróbowania swoich sił właśnie w tym konkursie. Porozmawiamy też o tym, co odróżnia draft producencki scenariusza od wersji reżyserskiej. Później przeanalizujemy początek filmu w scenariuszu oraz to, w jaki sposób zmienił on się w czasie produkcji filmu. Witaj w polskim kinie historycznym. Każdy poprawnie skonstruowany bohater musi czegoś chcieć. A dobry scenarzysta powinien potrafić już na początku opowieści przedstawić, na czym polega przeszkoda stojąca mu na drodze. W scenariuszu Zgoda Małgorzaty Sobieszczańskiej tą przeszkodą jest tytułowa Zgoda, czyli obóz pracy, który po II wojnie światowej stał się katownią dla więzionych tam Niemców, ale i Polaków, których komuniści uważali za przeciwników. Rok 1945 to był rok zakończenia II wojny światowej. Czas pewnego zawieszenia, kiedy nową rzeczywistość w Polsce trzeba było wymyślić na nowo. Relacje głównych bohaterów sprzed wojny straciły już ważność. Na samym początku filmu widzimy zdjęcie trójki przyjaciół. Główni bohaterowie trzymają się wszyscy za rękę, czyli Franek z Anką oraz jest z nimi Niemiec Erwin, który też uśmiecha się do obiektywu kamery. Śląsk w okresie międzywojennym był zasiedlony przez Niemców i Polaków i nie było to niczym nadzwyczajnym. Także zdjęcie na samym początku filmu jest obrazem ich relacji sprzed wojny. Teraz znajdujemy naszych bohaterów w zupełnie innym miejscu. Franek zatrudnia się w obozie jako strażnik, żeby wyciągnąć z niego swoją ukochaną Ankę. Jednak ona kocha Erwina, który także jest więźniem Zgody. Franek próbuje zorganizować ucieczkę Annie, ale spotyka się z oporem, ponieważ ona nie chce zostawić w obozie ukochanego Erwina. Do tego obóz podlegający pod nową władzę ludową okazuje się równie okrutny jak te prowadzone przez Niemców w czasie wojny. Katowanie i zabijanie więźniów bez powodu jest tam codziennością. Franek zaczyna tym przesiąkać i sam staje się coraz bardziej brutalny wobec więźniów, ale też swojego dawnego przyjaciela Erwina. Tak właśnie zaczyna się ta historia dotycząca bardzo trudnego i kontrowersyjnego tematu w polskiej historii powojennej. Nie będę opowiadał Wam całego filmu, obecnie można go zobaczyć na Netflixie. Zawsze namawiam Was do oglądania filmów z legalnych źródeł i to jest jedno z nich. Ale dzisiaj, zgodnie z obietnicą, chcę porozmawiać z Wami o scenariuszu Zgody i o konkursie Scripts Pro. Wedle informacji ze strony internetowej, której link podam w komentarzu do tego wykładu, Scripts Pro jest najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Dla autorów konkurs jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym elementem Scripts Pro jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie. To był tekst z ich strony internetowej. W praktyce oznacza to, że jeśli Twój scenariusz zostanie wyróżniony, to dostaniesz darmowe konsultacje renomowanych ekspertów i co ważniejsze, zainteresowanie potencjalnych producentów. Oprócz tego są też nagrody pieniężne dla pierwszych trzech miejsc, ale myślę, że znalezienie się w finałowej dziesiątce wyróżnionych tekstów i otrzymanie porad merytorycznych i ekspozycji jest nagrodą samą w sobie. Wiadomo, że zawsze najlepiej jest wygrać, ale scenariusz omawianej dzisiaj Zgody otrzymał w 2012 nagrodę trzecią i to ex aequo z innym scenariuszem. Czyli mimo tego, że na trzecim miejscu były aż dwa scenariusze, to i tak wystarczyło, żeby film Zgoda został zrealizowany. Zawsze liczy się to, czy historia jest interesująca i czy producent uwierzy w Twój projekt. Żeby zgłosić tekst, musisz być pełnoletni, mieć pełne prawa do scenariusza i zapłacić wpisowe. W tym roku to było 180 zł. Należy też nie mieć w swoim dorobku artystycznym nie więcej niż dwa filmy fabularne, przy czym z tego co wiem,
Duża większość twórców biorących udział w tym konkursie to debiutanci z zerową ilością pełnometrażowych filmów fabularnych dorobku. No to właśnie o to chodzi uczestnikom tego konkursu, żeby dać się odkryć. Nabór prowadzony jest zazwyczaj do połowy marca, ale teksty można przysyłać też wcześniej. Na szczęście teraz wysyła się wszystko mailem i nie trzeba drukować 5 egzemplarzy dla jurorów jak kiedyś. Rozstrzygnięcie jest na festiwalu Off Camera na początku maja i życzę Wam, żebyście pod wpływem moich namów napisali scenariusz, zgłosili go i wygrali ten konkurs. A teraz zajrzyjmy do scenariusza zgody i zobaczmy ten nagrodzony na Script Pro scenariusz. Ale najpierw, żeby go przejrzeć, musimy go znaleźć. Przeglądarkę wpisuję film polski. Na stronie filmu polskiego klikamy w zakładkę Biblioteka scenariuszy filmowych i jesteśmy na miejscu. Scenariusz do zgody mogę znaleźć w obiektach ostatnio dodanych. Wciskam pokaż treść, ukryj szczegóły i już mamy nasz scenariusz na ekranie naszego komputera. Przy okazji pochwalę się, że po moich ostatnich wykładach na temat rewersu Borysa Lankosza, Biblioteka Scenariuszy Filmowych objęła Polskie Kino Historyczne, nasz kanał, swoim patronatem. Jak widzisz na stronie tytułowej zapisano, że jest to wersja reżyserska. Co to znaczy, że jest to wersja reżyserska? Oznacza to, że jest to wersja scenariusza, która przeznaczona jest do pracy na planie oraz w trakcie przygotowań do zdjęć. Czyli kiedy piszesz scenariusz, najpierw piszesz wersję, no nazwijmy ją wersją literacką albo producencką, gdzie planujesz dopiero zainteresować swoim tekstem potencjalnego producenta, reżysera i innych twórców. I wtedy w tej wersji literackiej próbujesz opisać historię w taki jak najbardziej prosty sposób, żeby nie przytłaczać czytelnika nadmiernymi detalami. Celem wersji literackiej albo producenckiej jest to, żeby się dobrze czytało i żeby historia była przejrzysta. Natomiast później, w trakcie przygotowań do realizacji, można przygotować tak zwaną wersję reżyserską, gdzie umieszcza się dużo więcej detali na temat realizacji. Nie jest to jeszcze scenopis, ale jest to wersja, gdzie już można zawrzeć pewne informacje na temat pracy kamery. Taką najbardziej namacalną różnicą między wersją literacką a wersją reżyserską, czy też tak zwanym shooting draftem, jest to, że w wersji literackiej nie zawiera się numerów scen, a w wersji reżyserskiej przeznaczonej na plan zawiera się numery scen. Te numery w trakcie przygotowań do realizacji, kiedy w dalszym ciągu są jakieś ruchy między scenami, to te numery scen już pozostają bez zmian. Czyli nawet jeżeli planujemy włożyć jakąś scenę pomiędzy sceną drugą a trzecią, to nazywamy ją sceną 2A na przykład. I pilnuje się tej numeracji, dlatego że wiele osób z ekipy zdążyło już dostać scenariusz i przygotować się wedle niego do swojej pracy i te numery scen już zostały sobie przez nich wprowadzone w swoje systemy, w jakieś swoje przygotowania, dlatego tych numerów scen już się nie zmienia. Teraz omówimy sobie początek filmu Zgoda wedle tego właśnie scenariusza wersji reżyserskiej. Jak zauważysz już za chwilę, scenariusz trochę różni się od tego, co zostało nakręcone pewnymi szczegółami. Wedle scenariusza zaplanowano, że na początku będą dwie plansze, że będzie to film oparty na prawdziwych wydarzeniach, a druga plansza mówi nam, że znajdujemy się na Górnym Śląsku i że jest kwiecień 1945 rok. W filmie natomiast autorzy postanowili zawrzeć na planszach trochę więcej treści. Zobaczmy teraz czołówkę do filmu Zgoda. Jest rok 1945. Druga wojna światowa dobiega końca. W Polsce na Górnym Śląsku Urząd Bezpieczeństwa tworzy obozy pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego rozpoczynają się czystki wśród przeciwników nowej komunistycznej władzy. Pytałeś mnie kiedyś, rzekł, co jest w pokoju 101? Powiedziałem ci, że sam wiesz najlepiej. Wszyscy wiedzą. Tutaj czekacie to, co najstraszniejsze na świecie. George Orwell, 1984. Jak widzicie, w planszach przed filmem autorzy dużo szczegółowiej opisali kontekst historyczny filmu oraz podali pewien cytat, który ma ułatwić zrozumienie ukrytego znaczenia filmu.
Także to zdjęcie, które pokazuje nam trójkę naszych głównych bohaterów, nie zostało zaplanowane w scenariuszu. I teraz, kiedy przechodzimy do właściwej akcji filmu, czyli do pierwszej sceny, musimy się przesunąć w scenariuszu ze sceny trzeciej do sceny ósmej. W trakcie montażu realizatorzy doszli do wniosku, że lepszym otwarciem filmu będzie scena ósma. Także przeanalizujmy sobie teraz po kolei scenę ósmą, jednocześnie czytając scenariusz. I teraz generalnie to, co zostało zapisane w scenariuszu, zostało zrealizowane. Natomiast to, co zostało zagrane na planie i zrealizowane, różni się troszkę pewnymi detalami od scenariusza. I ja teraz będę czytał tę scenę w trakcie jej trwania. Proszę cię o wypisanie w komentarzu wszystkich drobnych elementów akcji, którymi scenariusz różni się od tego, co zostało nakręcone. Plener, obóz, zgoda, plac, dzień. Rozlega się milicyjny gwizdek. Do grupy nowo przybyłych więźniów podchodzi Morel, 26 lat. Brunet, czarne oczy, ubrany w wojskowy mundur w stopniu sierżanta, pasyście dwóch strażników. Morel zatrzymuje się przed grupą więźniów, czeka aż milicjanci pałkami i kopniakami uformują szeregi. Milicjantami rządzi Wysoki, około 35 lat, najbardziej zacięty. Więźniowie wpadają jeden na drugiego. Wysoki: baczność! Więźniowie prostują się. Morel czeka jeszcze chwilę, aż więźniowie wyrównają szyk, przygląda się twarzom, mówi płynnie po niemiecku. Nazywam się Salomon Morel. Jestem komendantem tego obozu i nie spocznę, dopóki wszyscy Niemcy nie zostaną karani. Ich bin Jude. Und Kommandant dieses Lagers. Und ich werde keine Ruhe geben. Bis alle Deutschen ihre gerechte Strafe bekommen. Staje przed więźniem numer jeden. Przygląda mu się chwilę w milczeniu. Kim byłeś? NSDAP. Wyważno. NSDAP. Morel bije go w twarz, pokazuje głową kolejnego więźnia. Przechodzi wzdłuż szeregu. S.A. Morel uderza. Volksdeutsch dwójka. Więzień dostaje w twarz. Więzień numer 4. Hitlerjugend. Morel uderza. Podchodzi do kolejnego. Morel: kim byłeś? Więzień numer 5. Nie pytaj się i no lej. Morel spogląda zaskoczony i rozbawiony. Strażnicy wybuchają śmiechem. Przechodzi dalej. Hitlerjugend? Ja. Wer warst du? Volksdeutsch. Dwójka. Staje przed Erwinem. 20-latek, drobny blondyn, który spogląda z napięciem na Morela. Wer warst du? Erwin, zdezertowałem z armii. Ich bin Deserteur. Mówi po polsku, ale kalecząc język. Dorzuca niemieckie zwroty. Dokument. Morel nie reaguje, czeka. Erwin widzi swoją szansę. Wyciąga z kieszeni dokument na żółtym papierze. Podaje go Morelowi. Erwin: mam papieren. Erwin w pełnym napięciu, oczekiwaniu, spogląda na Morela, który z uwagą studiuje dokument. Erwin: ich habe nicht falsch. Morel niszczy papier, nawet nie patrząc na Erwina. Erwin: ich habe nicht geschossen. Ich habe auch nie geschossen. Ich hatte niemals eine Waffe in der Hand. Und ich habe nichts Schlechtes getan. Morel podnosi wzrok. Kim byłeś? Nikim. Ich schwöre. Morel bije go pięścią w twarz. Erwin upada. Kim byłeś?
Erwin próbuje się podnieść, Morel kopie go. Erwin upada. Zasłania głową rękami. Erwin, Wehrmacht. Kim? Wehrmacht. Wer war's nur? Nicht ich, ich schwöre. Wer war's nur? Wehrmacht. Morel przestaje go kopać, poprawia mundur, idzie dalej wzdłuż szeregu. Morel, SS. Kto należał do SS? SS. Kto należał do SS? Cisza. Za wskazanie członka SS wypuszczę z obozu. Za wskazanie członka SS wypuszczę z obozu. Tutaj kończy się ta scena i żeby kontynuować, nie przechodzimy do sceny dziewiątej, tylko cofamy się do sceny trzeciej. I tutaj jest taki cały ciąg scen, gdzie nasz w sumie główny bohater Franek wychodzi z domu i jedzie rowerem do Zgody, do obozu Zgoda. Nie będziemy szczegółowo analizować tego ciągu scen. Jest on po prostu bardziej szczegółowym zapisem tego, co oglądamy na ekranie. I zaczyna się trochę wcześniej. W scenariuszu widzimy naszego głównego bohatera wychodzącego ze swojego domu. W filmie natomiast widzimy go już w trakcie drogi do Zgody. Już właściwie, kiedy jest blisko bram obozu. Nie dziwię się temu, że twórcy postanowili rozpocząć film od sceny ósmej, dlatego że ona od razu wciąga nas w tę rzeczywistość obozową, ale też w rzeczywistość historyczną i od razu wiemy, gdzie jesteśmy. Jednocześnie scena ósma jest dużo bardziej emocjonalna niż ciąg scen, który pokazuje Franka jadącego dopiero w stronę obozu. Właściwie od razu zaczynamy od takiej prezentacji rzeczywistości, której nasi bohaterowie będą musieli się odnaleźć. Jest to też scena pełna przemocy, która dużo bardziej zaangażuje widza po prostu emocjonalnie. To absolutnie normalne, że filmy zmieniają się w czasie realizacji. My filmowcy mamy takie powiedzenie, że scenariusz umiera podczas zdjęć. Oznacza to, że kiedy powstaje materiał filmowy i sceny są już nakręcone, scenariusz traci swoje znaczenie. Od tego momentu liczy się tylko to, co zostało nakręcone. Natomiast przed zdjęciami scenariusz jest najważniejszym dokumentem, który determinuje to, czy dany film powstanie, czy nie. Życzę Wam, żeby Wasze scenariusze wygrywały konkursy, zdobywały finansowanie i były realizowane, i żebym później mógł je analizować na tym kanale. Ten wykład powstał w ramach stypendium ministra kultury. Do zobaczenia w następnym.